Przypominam, że jesteśmy ciągle na polu walki i jest niezbędne, abyśmy do tej walki byli zawsze przygotowani, zawsze, dzień i noc. I w tym przygotowaniu do tej walki pomaga nam zbroja Boża, o której już powiedziałem przez trzy poprzednie spotkania. Dzisiaj też odkryjemy następny element tej zbroi Bożej. Już powiedziałem o pancerzu sprawiedliwości, powiedziałem o pasie prawdy, te niefortunne w moim wydaniu sandały głoszenia dobrej nowiny, a dzisiaj przejdziemy do następnego elementu. Dlaczego to jest tak ważne? Oczywiście bierzemy przykład z tego największego ewangelisty wszechczasów w świecie pogańskim, od świętego Pawła. I Paweł krótko przed swoim odejściem z tego świata napisał w drugim liście do Tymoteusza, w 4:7, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Chciałbym, żebym ja, kiedy będę odchodził z tego świata, mógł też to samo powiedzieć. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. I teraz chciałbym, żebyśmy troszeczkę poszli śladami świętego Pawła, jak on dokonał tego. I tutaj przechodzimy do tego listu do Efezjan, 6, dzisiaj 16, gdzie Paweł wymienia elementy zbroi duchowej. I w 16 Paweł napisał tak: w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. A więc tarcza wiary to jest kolejny element z tej zbroi duchowej. I tutaj przytoczę kilka innych tłumaczeń tego samego zdania, tak dla porównania. W Biblii pierwszego kościoła, to jest w tej, którą ja teraz używam, jest napisane: a do tego wszystkiego chwyćcie jeszcze tarczę wiary. W Biblii Warszawskiej, to jest Biblia protestancka, jest powiedziane: a przede wszystkim weźcie tarczę wiary. No i w greckim oryginalnym języku jest napisane: wśród wszystkiego wziąwszy tarczę wiary. Ale to wziąwszy, ja sprawdzałem w słownikach, to wziąwszy znaczy też wśród, można to tak przetłumaczyć, wśród wszystkiego podnieście tarczę wiary. Wziąwszy to znaczy podnieście tą tarczę wiary, chwyćcie tarczę wiary, weźcie tarczę wiary, bierzcie tarczę wiary. I to jest bardzo ważne, abyśmy ciągle mieli przy sobie tą tarczę wiary. I teraz tarcza, kiedy oryginalny język grecki mówi, że podnieście tarczę wiary, znaczy to, że tarcza nie może leżeć gdzieś w kącie, tarcza wiary. Nie może gdzieś leżeć w kącie i bierzemy naszą wiarę tylko od czasu do czasu, kiedy nam już jest naprawdę źle. Tarcza chrześcijanina, tarcza wiary musi być ciągle podniesiona. Żołnierz odkłada tarczę, kiedy jej już nie używa. My potrzebujemy naszej wiary w naszej codzienności, w każdej chwili. Nie możemy odkładać tarczy wiary. I teraz greckie słowo tarcza to znaczy tyreos, a z łaciny w łacińskim języku jest scutum. Tyreos greckie pochodzi od słowa tyra. Tyra to znaczy dosłownie drzwi.
drzwi. Tarcza była dla rzymskiego żołnierza jakby drzwiami. I wiemy, że drzwi ochraniają nasz dobytek. Na pewno większość z was, kiedy idzie spać, zamyka drzwi na klucz. Ja tego nie robię. Ale to jest normalne. Zamykamy drzwi, bo wtedy, kiedy drzwi są zamknięte, czujemy się bardziej bezpieczni, prawda? Bezpieczny jest nasz dobytek. I dlatego tarcza to jest tyros, to jest drzwi, bo ta tarcza nas chroni. I tak jak drzwi chronią nas i w dzień, i w nocy, w dzień nawet jeżeli są, nie są zamknięte na trzy skoble, i tak nas chronią, oddzielają nas od świata zewnętrznego, tak tarcza chroniła rzymskiego żołnierza. I kiedy tak spoglądamy na wyposażenie, na ten wyposażenie rzymskiego żołnierza, te elementy uzbrojenia, to właściwie tylko jeden element z tej całej zbroi rzymskiego żołnierza służył do ataku. To był miecz. Wszystkie pozostałe elementy służyły do obrony. Ale ten miecz, który służył do ataku, jeszcze zapoznacie się z tym mieczem, jak on wyglądał w oryginale, był bardzo krótki. Miał 70 cm długości. W porównaniu z dwusiecznym mieczem, na przykład krzyżackim, to był taki sztylecik, prawda? Króciutki miecz, którym posługiwali się Rzymianie. A przeciwnicy mieli długie miecze i mieli przede wszystkim łuki i strzały. Rzymianie, ze względu na to, że mieli krótkie miecze, walczyli w bliskiej odległości z przeciwnikiem. Przeciwnik, używając łuków, mógł razić wojsko rzymskie na odległość. I często te strzały, na filmach widzimy, te strzały miały grot zapalony. To były ogniste strzały. O tym Paweł mówi. I można powiedzieć, że z jednej strony te ogniste strzały z łuków, z drugiej strony krótki miecz, walka była nierówna. Przeciwnik z daleka miał większą siłę rażenia. Otóż wcale nie. Wcale nie, bo to wojsko rzymskie zwyciężało zawsze. Dlaczego nie? Dlatego, że rzymski żołnierz miał tarczę. Ta tarcza chroniła całą jego postać. I jak to do tej pory robiłem, tak samo i teraz, tutaj przyniosłem taką tarczę, replika oryginału rzymskiej tarczy. To jest to skutum, tyreos. Tak wyglądała tarcza rzymskiego żołnierza. Prostokątna, bardzo wielka. Ona chroniła całego żołnierza. I ta tarcza składa się, ta też składa się z dwóch warstw drewna klejonego i powlekana jest z zewnątrz materiałem. Ta tarcza jest powleczona materiałem, następnie jest pomalowana. I Rzymianin, kiedy szedł do walki, tą tarczę moczył w wodzie, żeby to drewno, bo wiadomo, drewno jest łatwopalne, prawda? A przeciwnik strzela ognistymi strzałami. Więc to drewno, ta tarcza może się szybko zapalić. Dlatego Rzymianie tą tarczę przed walką moczyli w wodzie albo nacierali oliwą. Najczęściej te tarcze były nacierane oliwą, bo wtedy, kiedy strzała utkwiła w tej tarczy,
woda albo oliwa gasiła ten płomień. Dlatego Paweł powiedział, podnieście tarczę wiary, aby te rozżarzone pociski złego nie dotarły do nas. Bierzcie tarczę wiary. I chociaż rzymski żołnierz miał króciutki miecz, miał ogromną tarczę. Miał wielką tarczę. Ale Rzymianie też mieli jeszcze inny rodzaj tarczy, taką mniejszą, o dużo mniejszą, owalną taką. I to była tarcza taka prezentacyjna. Na paradach wojskowych nie nosili tej tarczy, bo ta jest ciężka tarcza, będziecie mogli sobie ją podnieść, zobaczyć. Ale na paradach nosili taką owalną, małą tarczę. I my jako chrześcijanie też mamy zawsze wybór, jeżeli chodzi o tarczę. Możesz wziąć tarczę paradną, tarczę wiary i twoja wiara jest tylko od parady. Idziesz w niedzielę do kościoła, bierzesz sobie tą małą tarczę, ona nie jest ciężka i mówisz, jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem. W niedzielę. Ale my, Paweł mówi, nie o takiej tarczy, my nie taką tarczę mamy nosić. My mamy wziąć właśnie tą prostokątną, owalną, wielką tarczę każdego dnia. Mamy ją nosić. To jest tarcza naszej wiary, to jest prawdziwa nasza wiara, nie od parady. I teraz chciałbym wam pokazać, jeżeli mi się to uda, jaką ochronę dawała ta tarcza wiary. Przede wszystkim już wszyscy widzicie, że ona ochrania całego wojownika z każdej strony. Rzymscy żołnierze przeważnie byli praworęczni, a tarczę trzymali w lewej ręku, więc musieli ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć, żeby umieć posługiwać się i ochraniać tą tarczą. Tak samo my musimy ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć naszą wiarę. Bo nasza wiara nie powinna być wiarą od parady. Ja na ewangelizacji, na której zostałem zbawiony, jak mnie człowiek z kościoła protestanckiego spytał, kto jesteś, no ja jestem Polak, a Polak to katolik. I powiedziałem, jestem katolik, taką paradną wiarę zademonstrowałem. No i dzięki Bogu to był dobry protestant, bo on mnie skierował do kościoła katolickiego. I w tym kościele katolickim nauczyli mnie nosić właśnie taką tarczę wiary. Więc to jest nasza decyzja, jaką tarczę bierzemy. I teraz tak, każdy żołnierz miał piechur, bo konnica miała inne uzbrojenie, ale każdy piechur miał tą tarczę. My, jak mówiłem o sandałach, my jesteśmy piechurami. Chodzimy, mamy te nogi obute w sandały głoszenia dobrej nowiny o pokoju i przemieszczamy się pieszo. I używamy tej wiary do ochrony własnej. Ale Rzymianie nie walczyli w pojedynkę. Oni zwyciężali zespołowo. I ta tarcza tutaj na tym zdjęciu, jak troszeczkę cofnę, zobaczcie. To jest oddział rzymski, składający się na pewno z 10-12 żołnierzy i każdy z tych żołnierzy miał tarczę i miał krótki miecz. I nagle grad ognistych strzał leciał w ich kierunku. Więc Rzymianie mieli taką taktykę, kto oglądał film Zmartwychwstały, to tam jest to ładnie pokazane, kiedy dowódca krzyknął żółw. I wszyscy ustawiali się właśnie w takie prostokąty. Pierwsi żołnierze z pierwszego szeregu trzymali tarczę z przodu. Dalsze szeregi trzymali tarczę nad głowami. I to był ten żółw, ten pancerz żółwia, stąd to się wzięło. I teraz te ogniste strzały nie docierały, bo każdy żołnierz był chroniony tarczą.
Najsłabsi żołnierze zawsze byli umieszczani w środku tutaj. Najmocniejsi, najodważniejsi byli z przodu, bo na nich szedł główny atak, a słabsi byli chronieni tu. O czym to mówi? Mówi to o naszym życiu wspólnotowym. Bo możemy każdy osobno mieć swoją wiarę, ma swoją tarczę wiary i żyć w pojedynkę. Ale niestety życie w pojedynkę, kiedy stajesz przeciwko diabłu i zastępom jego demonów, w pojedynkę ta tarcza cię ochroni. Będzie cię chroniła do momentu, aż stracisz siły duchowe. Dlatego tak ważne jest życie we wspólnocie. Ty masz tarczę swoją, ja mam tarczę swoją, ktoś jeszcze ma tarczę swoją i te tarcze połączone razem tworzą tego żółwia i diabeł nie ma do nas przystępu. I w ten sposób gasimy wszystkie rozżarzone pociski złego. Gasimy te pociski. My mamy taką skłonność do takiego życia wiarą w pojedynkę. Często wolimy być sami gdzieś w kościele, w parafii, ukryć się pod chórem, za filarem, bo mówimy, nie, no ja jestem taki pokorny, ja nie pójdę do przodu i mam tą tarczę wiary, ale w pojedynkę po prostu się zamęczę i w końcu diabeł mnie dopadnie, ta strzała mnie dopadnie zapalona. Nie chcemy łączyć się we wspólnotę. Gdyby Rzymianie walczyli każdy tak w pojedynkę na oślep, nie stworzyliby czegoś takiego jak Imperium Rzymskie. Oni mieli konkretną taktykę. Dlatego Paweł mówi właśnie o takiej taktyce. Bierzcie tarczę wiary, którą jesteście w stanie zgasić każdy rozżarzony pocisk złego, ale nie w pojedynkę. Twoja wiara, moja wiara, wiara jeszcze Ewy, wiara księdza Jana, wiara Piotra czy Leszka dodana, połączona, daje nam tą, tworzy tego żółwia, daje nam tą skorupę i ochronę. Jesteśmy chronieni we wspólnocie. I wiemy, że w naszej wspólnocie, wspólnocie katolickiej, są liderzy, którzy stoją w pierwszym szeregu. Ale są też ludzie słabi. I ci ludzie słabi są chronieni, bo są gdzieś w środku i są ochraniani. I kiedy ja jestem słaby, to nie powinienem uciekać od wspólnoty, tylko właśnie wstąpić do wspólnoty, przyjść do wspólnoty, bo we wspólnocie jest moc. We wspólnocie jest moc. I dołączyć moją wiarę do wiary tych, którzy są z przodu. Oni już mają większe doświadczenie wiary, większy zapał i oni mnie chronią, ale uczą mnie też, jak walczyć. To jest piękne, co Paweł mówi. I widzimy, że ta tarcza zakrywała całego żołnierza, składała się z tych dwóch warstw, nasycana wodą albo olejem. I kiedy byśmy tak wchodzili w tą duchowość świętego Pawła, w list do Efezjan, gdzie Paweł pisze że o tej walce już w drugim liście do Koryntian na przykład, w 10 rozdziale pisze, że chociaż w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, wręcz oręż bojowania naszego nie jest ciała, lecz ma moc dla Boga burzenia twierdz warownych, nim udaremniamy wszelkie knowania, wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelką myśl poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. I teraz, jeżeli mówię o namaszczaniu tej wiary, tej tarczy oliwą, to też w duchowym sensie chodzi o to, żeby nasz umysł był ciągle namaszczany oliwą Ducha Świętego.
Na oliwa w Starym Testamencie, w Nowym też służyła i służy do namaszczania. Nasz umysł, nasze myśli powinny być ciągle namaszczane oliwą Ducha Świętego. Bo te rozżarzone pociski złego trafiają w nasz umysł. Jeżeli mamy tą tarczę wiary, jeżeli nasza wiara jest mocna, to potrafimy zgasić ten rozżarzony pocisk. Ale jeżeli nasza tarcza nie jest nasmarowana oliwą Ducha Świętego, to jest tylko łatwopalnym drewnem. I to łatwopalne drewno szybko się zapali i diabeł szybko cię zniszczy. Bo nie ma oliwy Ducha Świętego. I zobaczcie, tak było z pierwszym królem Izraela, Saulem. Saul był wybrany na pierwszego króla Izraela. Był największym, można powiedzieć, najpotężniejszym. O głowę przewyższał wszystkich innych. I ten Bóg namaścił go na króla. Saul później wpadł w pychę, wybudował sobie pomnik, bo mówi: zobaczcie, jaki jestem wielki, jaki potężny i tak dalej. Koniec jego był bardzo żałosny. Zginął na górach Gilboa. Właściwie popełnił samobójstwo, bo widział, że jego armia została rozbita. Ten, który pierwszy został namaszczony na króla, zginął bardzo marnie. I Pismo Święte mówi, dlaczego tak zginął. Druga księga Samuela, tu teraz przeskoczę to wszystko, co widzieliśmy. Druga księga Samuela, pierwszy rozdział, 21 werset mówi: góry Gilboa, ani rosy, ani deszczu, niech na was nie będzie ani pól żyznych. Tu bowiem została skalana tarcza moczarzy. I teraz uwaga, nie, tarcza Saula nie była namaszczona oliwą. Widzicie? Saul poniósł porażkę, bo jego tarcza wiary nie była namaszczona oliwą. Całe jego wojsko zostało rozbite, on widząc porażkę, nie chcąc wpaść w ręce przeciwników, można powiedzieć, popełnił samobójstwo. Kazał swojemu giermkowi, aby go przebił mieczem, czy sam rzucił się na miecz. Dlaczego? Bo zabrakło mu oliwy Ducha Świętego. Tarcza musi być ustawicznie namaszczana Duchem Świętym, oliwą Ducha Świętego. I wtedy, chociaż jest zrobiona z łatwopalnego drewna, jest w stanie zgasić każdy pocisk złego. Oliwa to symbol Ducha Świętego. Duch Święty daje ci zwycięstwo. I tą tarczą jest nasza wiara. Ale uwaga, wiara nie tylko w Boga. Bo wiara w Boga może być tą tarczą paradną. I tak, ja wierzę w Boga, ale nie chodzi tutaj o wiarę w Boga, chodzi o wiarę Bogu. Ja wierzę, że to, co Bóg powiedział, to się dokona w moim życiu. To jest tarcza wiary, to jest tarcza namaszczona oliwą Ducha Świętego. Ufam całkowicie, bezgranicznie Bogu. Całe życie powierzam Jemu. Nieważne, nie wiem, co ze mną będzie, ale ufam Bogu, że On mnie przez wszelki bój przeprowadzi. Nie ufam swojej inteligencji, nie ufam swojej mądrości, nie buduję życia na swojej logice, ale ufam Bogu. Ufam Bogu. Ufam Jego obietnicom. I Księga Przysłów, trzeci rozdział, mówi, na czym polega taka wiara. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Nie polegaj na własnym rozumie. To jest wiara. To jest tarcza wiary. Mój rozum mówi mi co innego,
ale Bóg mówi co innego. I ja wybieram. Ufam Bogu, nie rozumowi. Teraz przez kilka dni, trzy dni byłem w Witkowie i tam pewien człowiek, zaczęliśmy rozmawiać o wierze i on mówi, Heniek mówi, ja wierzę, ale ja tego nie rozumiem. No właśnie. Tam, gdzie jest wiara, tam umysł jest bezużyteczny. A jeżeli chcesz pojąć Boga rozumem, to nie masz wiary. Bo Boga nie możesz pojąć rozumem. O tym mówi Paweł w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu. Także czynili to, co się nie godzi. Nie zaufali Bogu, nie namaścili swojej wiary Duchem Świętym, tylko chcieli Boga pojąć rozumowo. Bóg mówi, że zostali wydani na pastwę nic niezdatnego rozumu. Rozum nam jest potrzebny nie do tego, żeby poznać Boga, żeby wzbudzić wiarę. No, rozum jest nam potrzebny, aby zinterpretować działanie Boga w moim życiu. Ja wierzę w Boga, wierzę Bogu, Bóg działa w moim życiu i rozumowo to przedstawiam, czy pojmuję. Nie odwrotnie. Moja żona kiedyś mi powiedziała, Heniek, ja wiem, że Bóg działa w twoim życiu, ja to widzę, ale ja nie mogę tego przyjąć, bo ja tego nie rozumiem. Jest coś takiego, jak na nic niezdatny nasz rozum. Nam się jednak wydaje ciągle, że wiemy lepiej, jak pokierować naszym życiem. Ja wiem, do czego ja jestem zdolny. Ja wiem, co chcę osiągnąć i często w jaki sposób chcę to osiągnąć. Ja wiem, jak poprowadzić moje życie. Skąd wiesz? Ja na przykład nie wiem. Dlaczego nie wiem? Bo ja siebie nie stworzyłem. Nie wiem, co jest we mnie. Ale jest takie nasze myślenie, że ja wiem lepiej. Ta osoba mówi tak, ale ja wiem lepiej, jak co mam zrobić. A Bóg jest całkowicie z boku. I kiedy patrzymy na nasze 21 wieków chrześcijaństwa, mądrzy ludzie chcieli zbudować jakieś systemy, żeby człowiek żył szczęśliwie. Żeby człowiek był szczęśliwy. Przez 21 wieków człowiek nie znalazł szczęścia. Nie znalazł sposobu na szczęśliwe życie. Dlaczego? Bo chciał znaleźć rozumowo. Chciał dojść do szczęścia przy pomocy swojego rozumu. Nie znalazł i nic nie znajdzie. A więc przez te 21 wieków, jako ludzie wierzący, nic dla siebie nie uczyniliśmy i nic uczynić nie możemy. A szczęście jest tak blisko. Pokój jest tak blisko. Jak osiągnąć to? A właśnie zaufać Bogu. Uwierzyć Bogu, bo Bóg mówi w psalmie pierwszym, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, tych mądrych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. Co uczyni, pomyślnie wypada. To jest szczęście. Ale tego szczęścia doświadczają ci, w
wchodzą w to szczęście ci, którzy wierzą Bogu. Bóg powiedział, więc to się stanie. Ja w to wierzę, co Bóg powiedział, a mój rozum zaczyna wariować. Już natłok myśli mam, a nie wytłumaczenie, a tak, a co, jak to nie zadziała, a co, a nie, no ja muszę, nie mogę w to wejść, bo tego nie znam. Wariujemy w rozumie, w naszych myślach. A Bóg mówi prosto i konkretnie, wierz. W liście do Rzymian, jak wierzyć, jak osiągnąć taką wiarę właśnie. List do Rzymian, Paweł mówi w liście do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Dlatego my zachęcamy wszystkich do domowego kręgu biblijnego. Dlaczego? Bo tam się słyszy Słowo Chrystusa. Tam jest czytane Słowo Boże. Tam jest słuchanie Chrystusa. O tym ksiądz Jan ciągle nam przypomina. Czytamy głośno Ewangelię, w ten sposób otwieramy usta Jezusowi. Jezus mówi do nas przez swoje Słowo. To, co słyszymy, to buduje naszą wiarę. Ale tak może być, że decyduje się na otworzenie domowego kręgu biblijnego. Czytam, czytam, tydzień po tygodniu czytam, czytam, później przychodzi, nic się nie stało, nic się nie zmieniło w moim życiu, więc zostawiam to. Bo skąd wiesz, jak rośnie twoja wiara? Tego nie wymierzysz naukowo. Ale ona rośnie, bo wierzymy, że Słowo Boże o tym mówi. Że słucham Jezusa, słucham słów Jezusa i moja wiara rośnie. I za kilka lat, kiedy nie zrezygnuję, obejrzę się wstecz i tam byłem, a dzisiaj już jestem tu. Co się stało? Nauczyłem się już lepiej posługiwać tarczą wiary. Moja wiara wzrosła. I tej wiary trzeba się uczyć, a następnie w tej wierze chodzić. I jedyną obroną przeciw tym ognistym strzałom wypuszczanym w kierunku nas, wierzących, jest tarcza wiary. Te strzały są wypuszczane nieustannie. Diabeł nie ma urlopu, nie ma odpoczynku, on dzień i noc wypuszcza swoje ogniste strzały. Kiedy nasza wiara jest słaba, albo kiedy rezygnujemy z wiary, nie budujemy, nie ćwiczymy się w noszeniu tej tarczy wiary, diabeł nas pokona. Znaleziono, gdzieś w wykopaliskach znaleziono list rzymskiego żołnierza. On w tym liście napisał, że w swojej tarczy naliczył 220 miejsc, gdzie uderzyły strzały. 220 strzał w tarczę. Zobaczcie, 220 razy był narażony na śmierć. Co go ochroniło? Ta tarcza. 220 ognistych strzał. I teraz sobie wyobraźmy, to była wojna człowiek z człowiekiem. Przeciwnicy też byli ograniczeni w wypuszczaniu tych ognistych strzał. Ale diabeł nie jest ograniczony. On ciągle wypuszcza te strzały w naszym kierunku. I może właśnie dlatego wygląda tak nasze życie. Od kryzysu do kryzysu, od porażki do porażki. I tylko czytamy o tym, że szczęśliwy mąż, który nie wchodzi na drogę szyderców i tak dalej, jest jak, on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą. I wzdychamy, o jakbym chciał, co uczyni pomyślnie wypada, o jakbym tego pragnęła. To jest do naszej dyspozycji, ale musimy się chronić naszą wiarą.
Kiedy czytamy Słowo Boże, rozważamy to Słowo Boże, wypowiadamy słowa obietnicy Bożej, modlimy się z wiarą, wprowadzamy to Słowo do naszego umysłu. Do naszego umysłu. Uczymy się posługiwać tą tarczą wiary i w umyśle jesteśmy w stanie zgasić każdy rozżarzony pocisk złego. Nasza wiara rośnie. Pociski złego mają coraz mniejszą skuteczność. Już są gaszone, kiedy tylko docierają do naszego umysłu. Ta myśl, którą diabeł zasiewa w twoim umyśle, wiarą już to gasisz. Jak i Jezus, kiedy był kuszony. Przecież diabeł wysłał te, można powiedzieć, trzy rozżarzone pociski w kierunku Jezusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, niech kamień stanie się chlebem. Co Jezus odpowiedział? Napisano jest. Napisano jest. Później diabeł nie odpuścił. Jeszcze raz, dam ci bogactwa. Co Jezus powiedział? Napisano jest. Słowo Boże. Bóg powiedział. Diabeł jeszcze, rzuć się. Zaprowadził go na tą szczyt świątyni. Rzuć się. Co Jezus powiedział? Napisano jest. I to jest w ten sposób i jest powiedziane, że diabeł odstąpił od niego, a aniołowie zaczęli mu usługiwać. To jest do naszej dyspozycji. Jeżeli znamy Słowo Boże, jeżeli wierzymy w Słowo Boże, diabeł z tymi rozżarzonymi pociskami nie ma do nas przystępu i musi odejść. A wtedy aniołowie przychodzą, jak mówi list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział chyba, że aniołowie są posłani do naszych posług. Oni nas prowadzą tą drogą, którą Bóg dla nas przygotował. I podczas naszego ziemskiego życia natrafimy na różne sytuacje. Znajdujemy się w różnych miejscach, często znajdujemy się w miejscach, w których nie chcielibyśmy być. Spotykamy ludzi, których nie chcielibyśmy spotkać. I ciągle jesteśmy narażeni na atak. W takich momentach potrzebna jest nam właśnie tarcza wiary. Tarcza wiary. Ona nas chroni. Bez względu na to, gdzie jestem, bez względu na to, co się ze mną dzieje, ja wierzę Bogu. Ja wierzę Bogu. I tu jest bardzo pomocny Psalm 91, który ja często cytuję. Cały psalm tutaj zobaczycie. Aha, jeszcze tego nie zauważyłem, że kiedy wierzymy Bogu i Jego obietnicom, te obietnice realizują się w naszym życiu. Bo nasza wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Nie zobaczysz umysłem, nie poukładasz w umyśle sobie tego, co Bóg dla ciebie przygotował. Tylko przez wiarę możesz wejść w posiadanie tego. I jeszcze jedno, jak mamy zwyciężać w życiu, w naszych sytuacjach? Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. A tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Boga? Wierzymy w Jezusa, On umarł za mnie, On zmartwychwstał dla mnie, On dał mi autorytet, jestem więcej niż zwycięzcą. Wierzę w to i to daje mi zwycięstwo. I teraz na koniec jeszcze ten Psalm 91. Chciałbym, żebyście sobie w swoich Bibliach zrobili zakładkę w tym psalmie, kiedy będzie poczujesz, że strzała ognista przez diabła jest wymierzona w ciebie, weź Biblię do ręki i przeczytaj ten psalm. Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam.
bo On sam Cię wyzwoli z sidła myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje Cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to puklerz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia lecącej strzały. Niech szatan wypuszcza te strzały, ale Ty się nie lękasz. Ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć 1000 padnie u Twego boku, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy. Będziesz widział odpłatę daną grzesznikom, albowiem Pan jest Twoją ucieczką. Jako obrońcę wzięła sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do Ciebie, a cios nie spotka Twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmija, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. I teraz mówi Bóg, ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go tą tarczą wiary, osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nadszczycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Wszyscy chcemy długo żyć. Tu jest Boża obietnica. Bóg nigdy nie zaplanował, żebyśmy umarli z powodu choroby czy na łóżku szpitalnym. Bóg mówi, nasycę cię długim życiem, tylko wierz. I w mojej tej służbie ewangelizacyjnej docieram do różnych środowisk, do bezdomnych, do zakładów karnych, spotykam różnych ludzi. I też jestem narażony na pewnego rodzaju niebezpieczeństwa. Ale ponad wszystko zawsze wychodzę z tarczą wiary. Jak do tej pory, kiedyś, jak miałem spotkanie w Hamburgu z bezdomnymi, z przestępcami, jeden z nich było czytane, że Jezus powiedział, kto cię uderzy w prawy policzek, nastaw mu i lewy. I jeden człowiek z tych słuchaczy wstał i powiedział nie. Ja nigdy nie przyjmę takiego Boga, bo jeżeli ktoś mnie uderzy w prawy policzek, to niech uważa, nie popuszczę mu. I ja wtedy nie wiedziałem, co, jak zareagować, ale ta oliwa Ducha Świętego spłynęła na mnie i od razu mu opowiedziałem, słuchaj, kiedy ja przez 38 lat miałem twój sposób na życie, oko za oko, ząb za ząb, kiedy ktoś mnie uderzył ręką, a wiedziałem, że go nie pokonam, to zza rogu rzuciłem w niego cegłą. I ciągle byłem pobity, ciągle miałem nos połamany, łuki brwiowe poranione, ciągle byłem zszywany i tak dalej. Kiedy zaufałem Jezusowi i przyjąłem Jego słowo, od tamtego czasu nikt nie próbował mnie pobić. Nikt mnie nie uderzył w prawy policzek. Nie mam sposobności, żeby nastawić lewy, bo Bóg mnie chroni. I to jest nasza tarcza wiary. Tyle mam na dzisiejszy dzień dla Was. Teraz poprosimy księdza Jana, żeby ksiądz Jan nam dopowiedział.